proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. I muszę Państwu powiedzieć, że jakiś czas temu, rok, półtora, to okupowałem Teatr Adama Mickiewicza i byłem święcie przekonany, że ze wszystkimi aktorami już porozmawiałem, bo takie przekonanie miałem, ale okazało się, że jeszcze się jeden uchował, a może jeszcze o kimś nie wiem. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa oczywiście do świata teatru, a gościem moim i Państwa Maciek? Ja zazwyczaj Maciek. Maciek Półtorak, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się bardzo serdecznie, w końcu się udało. W końcu, ja się bardzo cieszę, tym bardziej, że ostatnio będąc na jubileuszu Iwony Hołuj miałem okazję podziwiać Twoją grę aktorską. Bardzo dziękuję za ten spektakl. Zapraszam ponownie. No, fajnie. Ale zanim w ogóle o tym teatrze i o tym wszystkim, o tej całej jak gdyby gmatwaninie, no to wiadomo, że muszą paść te pytania, które paść muszą, bo chodzi o archiwizację. Jasne. Wiesz, jak za 100 lat ktoś odpali, to żeby wiedział. Częstochowianin? Nie. Nie, nie. Krakus? To znaczy urodzony w Krakowie, ale prawdziwe Krakusy zastrzegają sobie prawo do tego, że z trzech pokoleń co najmniej i wtedy można się nazywać Krakusem. No ja nie jestem z trzech pokoleń, moja mama z Lublina, a tata całe życie w Krakowie, ale urodził się pod Krakowem, w Bochni. To, że ty jesteś aktorem, to jest obciążenie dziedziczne, to znaczy, że w rodzinie byli aktorzy, artyści i dlatego poszedłeś tą drogą? To znaczy, trochę się zgadza, aczkolwiek aktora nie było. No swojego czasu byłem taką czarną owieczką w rodzinie, ale no z racji tego, że nie na tyle, żeby nie pójść do szkoły muzycznej, bo faktycznie mój tata ze strony swojej rodziny zapoczątkował taką linię dzieci, bo jest najstarszy z rodzeństwa w szkołach muzycznych. I jego rodzeństwo, młodszy brat o 10 lat, Marek, i Beata, młodsza siostra, jeszcze o 16 lat, są muzykami i całe ich rodziny, które też muzykują. Wszyscy są i wszyscy poszli w stronę muzyki. A tatuś na czym gra? Klasycznie. Tata jest skrzypkiem. Skrzypkiem. Tata jest skrzypkiem. A ty jakoś tak liznąłeś tą edukację muzyczną, że też szkoła muzyczna coś? Tak, tak. Ja skończyłem średnią szkołę muzyczną, ale... W klasie? Perkusji. Poważnie? To tak, perkusista tak, jesteś? No, powiedzmy, że no takim półprofesjonalnym, no, bo jakby po drugim stopniu, ale to też polegało troszkę na tym, że już ta czarna owieczka gdzieś była, może nie na tyle, żeby nie pójść do szkoły muzycznej, gdzie wszyscy poszli, ale wszyscy właśnie skrzypce, bądź fortepian, bądź klasyczne instrumenty. Ja też oczywiście tam na instrumentach... Jak już liznąłeś. No, siłą rzeczy fortepian jest obowiązkowy. Ale no, ta perkusja to była taka pierwsza w rodzinie. Nie, tak zostało, no i później... I później się odwiedziało i szkoła teatralna, tak? Tak, tak, tak. I co, i Kraków? Tak, Kraków. Znaczy to... Czyli na miejscu byłeś i co, i za pierwszym razem? Nie, bo słyszałem, że najlepsi nie dostają się za pierwszym razem. No, ja cztery razy zdałem. No właśnie mówię, prawda? Ale co, za drugim? Za drugim udało mi się. Tak. Ale powiedz mi, bo mnie to bardzo ciekawi, wiesz, dlatego, bo ja się bardzo często spotykam z młodymi ludźmi, którzy chcą zdawać do szkoły teatralnej. No tak. No i też przychodzą do mnie, żebym coś doradził i tak dalej. Czy to jest tak, że jak ty się na przykład nie dostajesz za pierwszym razem, to poszedłeś, nie wiem, na korki, na jakiś kurs, znaczy wiesz, już wiedziałeś mniej więcej, co oni tam, na co oni patrzą i edukowałeś się i ten rok poświęciłeś na wyszlifowanie tego, żeby przystąpić za drugim razem, czy... Trochę tak. Znaczy tak? W moim przypadku to było tak, że... No, to był duży przypadek, to bardziej właśnie ten teatr mnie znalazł niż ja. Teatr, ponieważ ja nie planowałem, znaczy ja w ogóle nic nie planowałem w tamtym czasie, no specjalnie. Po liceum muzycznym po prostu nie dostałem się na Akademię Muzyczną, zdawałem na perkusję do Krakowa tylko i wyłącznie, no i przyjechali wymiatacze z Polski, miejsc było kilka, no i dupa, nie? Się dostali lepsi zdecydowanie. No a ja gdzieś tak kombinowałem, pracowałem w sklepie muzycznym, sprzedawałem instrumenty i to był okres w życiu, który na jakiejś bardzo ważnej ludzkiej płaszczyźnie dał mi chyba najwięcej zrozumienia, jak wygląda życie. No, tak, po prostu zasuwasz, robota, pieniążki fajnie są, ale później się okazuje, że to, żeby tak sobie samodzielnie z tego żyć, to nie jest tak łatwo. No i ja zawsze to opowiadam, ale to jest niezła historia, bo jest takim moim przyjacielem
z którym kiedyś w dzieciństwie sklejałem modele samolotów, on został pilotem, aktorem, to w tamtym okresie on namawiał, znaczy ustaliliśmy, że uciekamy z kraju, że jego ściga wojsko, mnie ścigało wojsko, tak. Bo to jeszcze takie czasy były, tak. I że uciekamy, on też z rodziny artystycznej jakby pochodził. Jego tata. Ale był... co, kajakiem przez Bałtyk do Szwecji? Nie, był plan, to w sumie kajak to zaraz się okaże, nie wiem czy nie za długo będę gadał, ale chodzi o to, że Mateusz przez ojca, który był choreografem, kontakt miał na Sycylii. No i w tamtych czasach chcieliśmy, że uciekamy na tą Sycylię, bo tam da się jakąś pracę załatwić, nie znając nawet na początku języka i nie wymagającą jakaś ciężka praca, to gdzieś miało być dla dzieci z porażeniem mózgowym, jakaś opieka, coś takiego, gdzieś na Sycylii, przez kontakty jego stary, przez ojca. No i ja się zwolniłem z tej roboty tam na miesiąc na początku. Odłożyłem chyba, miałem chyba prawie 2,5 tysiąca złotych, to ja czułem się bogaczem i mogłem jechać w świat, zaczynać nowe życie. Tak to było, nie? No i w rezultacie tu się trochę poróżniliśmy potem z tym przyjacielem, z Mateuszem, bo on dostał się na jakieś studia jednak, poszedł... I stwierdził, że nie ucieka. No i mówi, że nie, no możemy pojechać na tą Sycylię tam na chwilę. Ja mówię, kuźwa, no nie, no to ja tu życie chciałem zaczynać. No i z gorącej Sycylii nic nie wyszło i tutaj ten kajak prawie... się trafił, bo przez przypadek, przez jakieś inne perypetie, to już nie będę nawiązywał, wylądowałem w listopadzie, bo to był listopad, 1 listopada na pokładzie Zawiszy Czarnego i popłynąłem Bałtykiem na rejs, przeżyłem sztormy 10, a nawet podobno było 11 w skali Beauforta. Oczywiście zakochałem się wtedy, bo to był najlepszy okres w dziewczynie z Gdańska, starszej. No i tam jeszcze popływałem na innym jachcie, na Zjawie 4. Ale jako... Jako załoga. Jako załoga. Jako załoga. I co robiłeś na tym jachcie? To znaczy... Znaczy na tym promie? Na jachcie, tak. Na jachcie, tak. Na Zawiszy Czarnym stanowi się załogę. Jest oczywiście stała załoga zawodowców. Dostajesz szybkie przeszkolenie, oni ci mówią, co masz robić. Ale ja dlatego wylądowałem na Zawiszy, bo byłem na Zawiszy właśnie kilka lat wcześniej, jako jeszcze nastolatek. No i tak z sentymentu gdzieś w biurze podróży, szukając przejazdu na Sycylię, z sentymentu spisałem jakiś tam fioletowym flamastrem na ulicy Grodzkiej w Krakowie. Ktoś przykleił kartkę, że odsprzedaje swoje miejsce na Zawiszy, bo tam coś tam. No ja sobie z sentymentu to spisałem, bo generalnie byłem w drodze na Sycylię. No ale jak to się wszystko rozwaliło, wygrzebałem tą kartkę gdzieś, zadzwoniłem. Okazało się, że miejsca już nie ma. To tam po prostu wywaliłem wszystkie swoje emocje. Dostałem numer do kapitana, który okazało się, że był kapitanem na rejsie kilka lat wcześniej i mówi, synu, spokojnie, spotkaj się ze mną, bo wiadomo, jak kapitan żeglugi wielkiej, no to akurat musi pochodzić z Krakowa i mieszka w Krakowie. Wpadłem do niego, mówił, to przyjeźdź do mnie, mówi, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Ja mówię, no to obojętne, że jakakolwiek. On mówi, no dobra jest taka, że płyniesz, ale nie masz koi swojej, będziesz spał na bakiście, na szafce takiej. Ja mówię, nie ma problemu, a jaka jest zła? Że płacisz taniej. No i popłynąłem faktycznie i później te perypetie, przesiadłem się na inny, jak miesiąc generalnie tam się kręciłem, wydałem ale wszystkie swoje pieniądze. Mi, to znaczy, że ta fascynacja pływaniem to jest od dziecka, czyli ta, ty tak, jesteś bosmanem, czy tam jakimś tam, wiesz o co mi chodzi? Chciałbym być. Chciałbym znaczy, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś to zrealizuję, bo to faktycznie jest wielka pasja, ale no niestety mało praktyki. Tylko już kończąc właśnie, bo to jest taka historia, że jak ja się tam zakochałem, zostałem miesiąc po tym Gdańsku, w zimie się kręciłem, w ogóle śmierdziałem, jak kupowałem jakieś podkoszulki na targu, przebierając się po prostu w zimie, żeby no, przy tej dziewczynie, którą chciałem jakby obdarować uczuciem i tak było, no, nie śmierdzieć po prostu. No i ostatecznie wróciłem jak zbity pies do Krakowa. Do tej pracy mnie przyjęli z powrotem, no zero kasy przed tymi świętami, nic, no, a do pracy trzeba było chodzić. I na mnie czekała informacja tego przyjaciela właśnie Mateusza, z którym miałem jechać na Sycylię, ponieważ jego mama była wieloletnią suflerką w Teatrze Starym w Krakowie. I stąd miał informację z wewnątrz, że w Starym Teatrze szukają młodych chłopaków z poczuciem rytmu w ideale perkusistów. W sumie jeszcze byłem zły na niego, a mówię, kurde, no w sobie pasuje, nie? I poszedłeś? Poszedłem na przesłuchanie i mnie wzięli i wylądowałem u Jerzego Jarockiego w trzecim akcie według Szewców. I tak się to zaczęło. I tam poznałem kolesi, którzy przygotowywali się do szkoły. Czyli grałeś już na scenie, zanim jeszcze w ogóle zacząłeś taką edukację. Tak. Ja mam takie pytanie, które tak sobie myślałem, że ci zadam, dlatego, bo jeżeli się nie mylę, to w Teatrze Adama Mickiewicza mamy dwa małżeństwa. Adasia z
Agatką i ty... Z Martą. Z Martą. No. I to jest... Bo więcej chyba nie ma małżeństw. Nie ma. To jest tak, że jeżeli mogę zapytać, bo wiesz, ludzie wiesz, tam prywatnie bardzo lubią słuchać. To jest tak, że skoro taki kochliwy byłeś i tam w Gdańsku się nie udało, to się udało w szkole teatralnej i tam poznałeś Martę? Tam poznałem Martę, tak, w szkole teatralnej. To znaczy Marta ma mi za złe pewnie do tej pory. Czasem wspomina, że ona mnie poznała troszkę wcześniej, jak właśnie już za drugim razem zdawałem i już wiedziałem, o co chodzi, bo ja po tym Jarockim poszedłem do szkoły teatralnej zielony jak ogórek i w ogóle nie wiedziałem, co i jak. I zabrakło mi jednego punktu, żeby zdać, jakby, żeby być pod kreską. No, tego jednego mi zabrakło, jakby, ale stwierdziłem, że było tak blisko. Za rok spróbowałem już na tym doświadczeniu coś tam rzeczywiście ugrałem. I wchodząc przed tym kolejnymi egzaminami do Lochu Kamelot w Krakowie, do kabaretu, gdzie nawiązałem przez różne perypetie krakowskie kontakt z wykładowczynią i profesorką ze szkoły teatralnej Ewą Kornecką. Ona powiedziała, to ja ci tam dam parę wskazówek, przyjdziesz, coś zaśpiewasz, może jakąś piosenkę, co tam przygotowane. I ja schodziłem do Kamelota, a Marta wychodziła podobno i mówi, że to było uczucie od razu, że ją, jak dzwon Zygmunta ją... Trafiło. Serce dzwonu. Czyli ją, ona pierwsza cię zauważyła. Tak, i ja tego nie pamiętam. Nie ona. No, i zagięła na mnie parę, ale już nie odpuściła. No ale to już jest tak. To ile, jeżeli mogę zapytać, jesteście razem lat? No bo dzieciarnia jest. To znaczy, jeżeli mój syn ma 13 lat, no to my jesteśmy, będzie 12 rocznica ślubu. A jakby liczyć nasz związek, no to nie wiadomo do końca, kiedy by zacząć to liczyć, bo było różnie. Było różnie. To jest tak, że na obecną chwilę ty mieszkasz w Krakowie i przyjeżdżasz do Częstochowy, czy mieszkasz w Częstochowie i odwiedzasz Kraków? Tak było przez lata, że mieszkałem jakby w Krakowie i z Martą tam gdzieś też po tym Krakowie się poniewieraliśmy. No bo tam jakieś piwnice pod Baranami, takie historie gdzieś tam w CV widziałem. W piwnicy cały czas jakby działam i do piwnicy trafiłem też przez szkołę teatralną. No i tutaj jakby ci to może wiedzą, no mój ojciec gra w piwnicy pod Baranami. Proszę. Ale ja trafiłem przez szkołę teatralną. Na skrzypcach? Tak. Na skrzypcach, tak. No patrz, to mały ten świat. No jest. To, oczywiście złośliwi mówią, że wiadomo, że przez starego tam trafiłem. Ja wiem swoje, nie będę się tłumaczył, no bo po co, kurde. Ale tak, ta piwnica jest i faktycznie, zresztą ja trafiłem do Teatru Mickiewicza w taki sposób. Właśnie, bo to jest 14 lat, nie? Tak, można powiedzieć z przerwą jakąś tam podróż, ale cały czas grałem. Ale co to był za spektakl, pamiętasz? Pierwszy? Pierwsza to był... dwa robiłem równolegle, bo robiłem z Katarzyną Deszcz, która tutaj była wcześniejszą dyrektorką. No i jak to wiadomo, tam zespół miał różne zdanie, a ja byłem nowy i dostałem pierwszą rolę, to był spektakl Edny Majzy Zabawy na podwórku, ale też równolegle prawie byłem w próbach do Igraszek z Diabłem Drdy, które robił Giecki Gabriel. Ty zrobiłeś w swoim życiu kiedyś monodram? Zrobiłem. Tak? Co to było? To było przeżycie. bo ja robię tylko monodramy. Wiem, właśnie. Tylko jeszcze, co to było? No i to mnie w ogóle też kopnął taki duży zaszczyt też, bo chyba trzecia praca z André Ochodlo. Aha. I Ochodlo wymyślił, nie wiem, skąd mu się to wzięło i tak zaryzykował, bo to jak gdzieś też na początku byłem, że zrobiłby ze mną monodram. I to był Znikomość, takie jest tłumaczenie polskie, Znikomość Larsa Norena. No i? Także, no i to była jazda. Obroniłeś się? Ja nie wiem, ale starałem się tam nie bronić, a wręcz atakować. ale naprawdę jest to ogromna przyjemność, bo do tej pory nawet przedwczoraj, akurat przed spektaklem, przed fałszem, gdzieś to też śmieszna sytuacja, bo w bankomacie, przy bankomacie stałem, nie wiedziałem, że drugi obok jest bankomat wolny, wchodzi pani w taki ładna dziewczyna, zresztą o takiej zaawansowanej bardzo ciąży i ją puściłem przodem, żeby sobie tam wyjęła co chciała.
wyjęła, wychodzi, bo to w takim pomieszczeniu bankowym i mówi, odwraca mi, w tych maskach to wszystko, no, mówi, pan Maciej, może? Ja patrzę na bruk, mówię, nie. Nie, no, żartuję, tak. Żartuję, ale no, tak próbuję ją poznać, a on mówi, nie, nie, pan mnie nie zna, ale ja byłam, no to już będzie parę lat temu, na znikomości i do tej pory to przeżywam i że jakby była grana, to bym jeszcze się przeszła. Także to jest, że to były naprawdę świetne reakcje ludzi i w szczególności młodych ludzi, takiej młodzieży, że kolesie tacy, no co jakby tam do tego teatru, to raczej niekoniecznie. To był taki najlepszą recenzję, jaką w życiu dostałem, to właśnie od takiego młodego gościa. Ja często, po niektórych spektaklach spotykałem się z tą młodzieżą, coś tam gadałem, czy coś tam. No fajnie się gadało, fajni ludzie. Ja też jakoś tam nie udawałem zbyt wiele, trochę zawsze, nie? To podchodzi do mnie taki koleżka, nie wiem, miał 16-17 lat, mówi, wie pan co, ja poszedłem ze szkołą dzisiaj mojego kumpla drugi raz, żeby siąść sobie w pierwszym rzędzie, bo jest ekstra. Ja mówię sobie, kurde, to życie pod jednym dachem z aktorką to jest... znaczy nie chciałbym, wiesz, no ale nie, tak... Nie, no jasne, łatwo nie jest, tym bardziej, że... No ale... dobra, nie wchodzimy do tej sekcji. Nie, nie ma problemu. Nie, bo to będzie, wiesz, będzie wywiad rzeka, będzie trwał półtorej godziny. A no tak, żeby ktoś to zobaczył do końca. Tak, no więc... Kolejne pytanie ważne. Kolacja, ktoś cię zaprasza, co powinien ci podać, żebyś powiedział, o kurczę, ale sobie podjem, ale mi zrobiłeś frajdę, że mi dałeś to jeść. No, ja jestem bardzo mięsożerny, czyli staram się to ograniczać gdzieś, no. Z wielu powodów. Czyli co, stek? No, byłoby fajnie. Stek. Krwisty, półkrwisty? Zależy od... To inaczej myślę, że półkrwisty w stronę krwistego właśnie. Tak. Robię sobie tak czasami, no robię tak sobie. No. Czasami jest fajnie. Ale wiesz, w dobie weganizmu i wegetarianizmu to jest postrzegane różnie, natomiast nie, ja też... Nie jest to popularne. Nie jest to popularne, ja też jestem mięsożercą. Muzyka. To też pytanie, które musi paść. Jaką rolę odgrywa, a jeżeli tak, to czy dużą i trzy zespoły, które słuchasz, albo no, które gdzieś tam trafiają do ciebie, czy trafiły? To jest o tyle też trudne pytanie, no, że... No bo jesteś muzykiem gdzieś tam, Czy staram się, słucham, moim zdaniem, w mojej ocenie muzyki dobrej. Jakoś tam się na tym znam, też wychowałem się w rodzinie muzycznej, moja mama jest też nauczycielką fortepianu, tata skrzypkiem, siostra starsza jest skrzypaczką, no i cała ta rodzina, więc byłem też gdzieś na pewno... Ale co, powiem, klasyka? Skażony klasycznym patrzeniem i jak najbardziej tak, do tej pory słucham klasyki. W ogóle za mało słucham, to jest inna sprawa. Cały czas marzę o tym, żeby mieć swoje miejsce z fajnym sprzętem, żeby naprawdę posłuchać. Ale no, naprawdę nie mam jakichś ulubionych swoich składów. Bo to mi się zmienia. Aczkolwiek to wiadomo, no, wielkie legendy przez Beatlesów. Gdzieś miałem też okazję być, jak miałem 16 lat, na koncercie Jet Rotal. Nie słucham ich na stałe, ale no. No, czyli co, Beatlesi, no, Jet Rotal, a kto trzeci? Nie, no wiadomo, może być nawet Queen. No bo to są jakby legendy, ale tego jest dużo więcej. Ale ta perkusja to jest już tak na amen zarzucona, czy jeszcze czasami grywasz? Nie grywam. Nawet jakieś 4 lata temu załapałem się do takiego składu. No troszkę po znajomości, nie ukrywam, ale kolega właśnie z piwnicy pod baranami, kompozytor i pianista Paweł Pierzchała ze swoją żoną mają taki program pieśni sefardyjskich. To jest odjazdowa muzyka Żydów iberyjskich. No, no i te style tam są naprawdę wymieszane i mają niezły skład muzyków. I on stwierdził, że ty słuchaj, grasz na tych bębnach różnych, masz tam trochę tego instrumentarium, właśnie typu jakieś dżamba, konga, jakieś przeszkadzajki. Czy konga to nie, akurat nie mam kongi, to jest okej, ale dżamba, dalabuka bardziej. I mówi, to spróbujmy, nie? I tam przyszedłem, potłukłem. Jest jeszcze jeden tam bardzo dobry też perkusjonalista, który do tego gra na altówce i nie tylko, bo gra na rawanhucie. To jest taki indyjski instrument na jednej strunie. On ma indyjskie pochodzenie, Michael Jones, taki Anglik.
No i załapałem się do tego składu i tam... I pograłeś. Pograłem trochę, tak, cisnąłem ostro, starałem się nie odstawać, udało się. No i Pech chciał, że rok temu, za przeproszeniem, łapiąc na trzeźwo całkowicie butelkę, obciąłem sobie paluch trochę i mi nie działa do tej pory. No i po prostu dłoń mi... Nie mogę grać chwilowo, muszę to wyprowadzić. Ale pałkami wróciłem do pałek, do pałkami mogę. I tutaj słuchaj, film, jeszcze krótko. No bo to jest tak, że wiesz, wszyscy, którzy chcą zostać aktorami, to chcą zostać aktorami, żeby grać w filmach, bo jak się gra w filmach, to się ma pieniądze, jest się rozpoznawalnym, sławy, jest tak, sławy, jest się celebrytą. No wiemy doskonale, że są ludzie, którzy tylko chcą grać w teatrze i w ogóle nie zabiegają o to, żeby gdzieś tam na jakieś zdjęcia, castingi czy plany filmowe. Są tacy, którzy to dzielą na zasadzie, że trochę tu, jak czas pozwala. Jaki jest twoje patrzenie na film? Czy ty w ogóle robiłeś w tym kierunku jakieś ruchy, czy raczej jesteś głównie aktorem teatralnym? Znaczy, głównie jestem teatralnym, to na pewno z racji też doświadczenia i moją główną, całkowicie główną i jedyną, prawdziwą i niepodważalną główną bazą jest Teatr Mickiewicza w Częstochowie, który uwielbiam i zamierzam tutaj jeszcze pobyć. No i bardzo dobrze. Może się uda, zobaczymy. No, tego ci życzę. No, bardzo sobie cenię to miejsce z wielu powodów, ale jakby odpowiadając na pytanie, no to jest tak, że no ja staram się łączyć. Ja mnie, oczywiście bardzo bym chciał zagrać jakąś potężną rolę w dobrym filmie, bo to też jest ważne. No trochę się to jest sprzeczność interesów, bo będąc jakby etatowym aktorem... Musisz być dyspozycyjny. To jest jasne. Więc może gdzieś tam wiele rzeczy po drodze mogłoby się wydarzyć, ale no, siłą rzeczy. No, ale nie da się mieć wszystkiego naraz, także bardzo nie żałuję, bo udaje mi się to i tak, myślę, całkiem z niezłym jakimś wynikiem łączyć i gdzieś tam istnieć rzeczywiście. A zbyt wiele nie robiłem też w tym kierunku, żeby gdzieś jechać do Warszawy, no bo taka droga i tam chodzić na castingi i żyć, czekać, kątem u kolegów wynajmować mieszkanie, zastanawiać się, no nie, to tak nie, doskonale. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy jako miasta? Jak ty postrzegasz to miasto, będąc no w sumie wychowanym i no Kraków jak gdyby to było główna twoja siedziba, nie? Tak, no Kraków na pewno nadal jest jakby gdzieś moim miastem rodzinnym, ale no Częstochowa... Ja tak naprawdę to dopiero od 3 lat, jak przeprowadziliśmy się z Martą i z dzieciakami i zmieniliśmy placówki, bo też jesteśmy na takim etapie, że dzieciszkowo to gdzieś wszystko trzeba godzić. I tak naprawdę od tych 3 lat dopiero tutaj zaczynam poznawać środowisko. Bo to wiesz co, to ja cię oprowadzę. Wiesz, jak byś nie wiedział. Raz to się spotkaliśmy, pamiętam. Gdzie się było? Tatar był wtedy, pamiętam, to właśnie tak, to Tatar też może być. Jeszcze do tego pytania dorzucając, ale jestem zafascynowany Częstochową, bo dużo łatwiej się tutaj żyje nam z wielu powodów. Przede wszystkim no, mamy tu pracę, którą mieliśmy od 14 lat, Marta 6 lat później dołączyła do zespołu, bo też tam się wiąże historia, ale to rzeczywiście za dużo tego wszystkiego, bo państwo nie wytrzymają, ale żyje tutaj kupa fajnych ludzi. Tak, jest fajne. Każdy inny, ale to tak wszędzie jest. Ale naprawdę ma Częstochowa w sobie coś takiego wyjątkowego, co mnie... Czyli dobrze się czujesz. Nie, bardzo dobrze. Nie, że na panicji. Nie, w żadnym wypadku. Ja też ja mam takie jakieś zacięcie, no może nie historyka, ale lubię poczytać, dowiedzieć się, gdzie jestem, co, dlaczego. I zawsze wyciągam takie rzeczy i nie spodziewałem się, że w historii Częstochowa, ale że Częstochowa ma tyle historii ciekawych i które mnie fascynują. Super. To odkrywam cały czas. Ja zawsze proszę swoich rozmówców już na koniec rozmowy o wyznaczenie, nominowanie kogoś do kolejnej rozmowy. Czy ty byłbyś w stanie mi kogoś podsunąć w ogóle? No jasne, jeżeli... Tylko nie był. Kogoś to nie był. Nie wiem, właśnie wydaje mi się, że... No. A ty z Martą gadałeś w sumie? Gadałem. O kurde. To ja nie widziałem tego akurat. Gadałem, w stanie prób graliśmy. A widzisz, i ty zapomniałem. W teatru na pierwszym kogo ja bym mógł...
No właśnie, powiem Ci, że jak się zaczęła pandemia, miałem czas, pooglądałem Twoje wywiady i uważam, że to jest super sprawa. Wywiady zawsze są prowadzone profesjonalnie, z tymi, co odpowiadają, to jest różnie. Ale jest dużo fajnych ludzi naprawdę i dużo można się było dowiedzieć też o mieście i ludziach, którzy tu żyją. I kurka, każdy, kto mi teraz przychodzi do głowy, to no, już był u Ciebie. Dobra, to zastanowisz się, może mi kogoś podsuniesz. No, czego Maciuś życzyć już tak na koniec? A kurka, tobie? Żeby było dobrze. Żeby było dobrze. Żeby było dobrze. No. Dobrze. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa aktor Częstochowskiego Teatru imienia Adama Mickiewicza Maciek Półtorak, mięsożerca, miłośnik krwistych bebsztyków zespołu Queen, Jet Rotali i Beatlesów. No i co, no, człowiek, który dobrze czuje się w Częstochowie, a poza tym, no, jak Państwo widzicie, gaduła pierwszej wody. Także bardzo dziękuję za rozmowę i możemy tu pomachać. O. Trzymajcie się, ludziska cieplutko, pozdrawiamy Was. Pozdrawiam serdecznie. No i zapraszamy do teatru, nie? Zawsze, do Teatru Mickiewicza w Częstochowie. Koniecznie, bo warto naprawdę. Tak jest. No. Dzięki. Pa.